Witam Was w kolejnym filmie z Fightmana. Dzisiaj w końcu przetestujemy nowy update z tym pięknym jajkiem z okazji 10 milionów wizyt. Ostatnio no nie było czasu, bo trochę dużo grałem w Rebirth Champions, jak sami wiecie, bo strasznie mi się ta gierka spodobała, jest naprawdę fajnie zrobiona. No i w większości z Was też się podoba ta gierka z tego co widzę po komentarzach. No i nawet po topkach można zobaczyć, że jakby większość ludzi z Fightmana teraz wbija topki w Rebirth Champions. Nawet tutaj widzicie ten gość, który był przez długi czas pierwszy, teraz jest drugi, no bo siedzi i wbija topki w Rebirth Champion. No ale w końcu przyszła pora na Fightmana, musimy przetestować to jajko, no i oczywiście X5 Power Event i X2 Luck Event, a więc teraz będziemy farmić dużo więcej tego wszystkiego. No i oczywiście nie zapomnijcie łapce w górze i subskrypcji, bo naprawdę już niewiele brakuje nam do 20 tysięcy subskrypcji. Bo pierwsza rzecz, którą zrobimy, to sobie odbierzmy tą skrzynkę. No i dostaliśmy X5 Lucka, więc nie, powiem wam, że ja cały czas tego Lucka dostaję z tej skrzynki. Ja jeszcze nic innego nie dostałem z tej skrzynki jak Lucka. Cały czas tylko tego Lucka dostaję. Nie wiem, jakieś popsute to jest. Dobra, powiem wam, że teraz trochę bym sobie pootwierał te nowe jajka, może nawet w sumie długo, bo jest późna godzina, bo przydałyby nam się nowe sekrety, żebyśmy więcej tego powera mieli, żebyśmy mieli po prostu większy mnożnik tego powera, a więc w sumie wróćmy się na spawna. O, jeszcze tutaj tą skrzynkę sobie odbiorę i trochę sobie jeszcze potów kupię. Jakby nie chcę mi się więcej dropić tych gwiazdek, bo jest późna godzina, a więc po prostu zostawię sobie otwieranie tego jajka, no i widzimy się rano, jak już będę miał więcej tych petów, sobie zaznaczmy tutaj, żeby wszystko usuwało oczywiście. No i widzimy się rano, jak będę miał więcej petów. Mam nadzieję, że będę miał pełny kwipunek sekretów. No i powiem wam, że troszeczkę lipa, bo gdzieś po 4 godzinach wywaliło mi Robloxa przez to, że Roblox miał jakieś tam problemy, serwery im wywaliło czy coś, no i mnie niestety też wywaliło. Ale w sumie nie jest tak źle, bo mamy, już wam mówię, ile? Mamy 6 sekretów nowych. Te sekrety mają mnożnik razy 3,8, a więc będą moimi najlepszymi sekretami, jeżeli chodzi oczywiście o mnożnik powera. No i one też wyglądają w taki sposób. Całkiem nieźle wyglądają, ale pójdźmy z tego zlagowanego spawna, bo nie da się tutaj siedzieć. Już chyba mniej zlagowany to jest ten event walentynkowy. O, i przy okazji możemy też sobie skrzynkę odebrać nową. I znowu Lucka dostaliśmy? W sumie nawet nie wiem, co dostaliśmy, nie zauważyłem. Chyba Lucka dostaliśmy znowu. Tak mi się wydaje. Dobra, ale zdejmijmy te pety i zobaczmy, ile w ogóle mityków mamy. Jak mityki wyglądają? No, mityków mamy 33, to chyba galaxii sobie jeszcze z nich nie zrobimy. No niestety nie możemy sobie tylko jednego toksika w ogóle zrobić. I toksik daje 37 tysięcy, no to tak średnio bym powiedział, ale powiem wam, że teraz wróciłbym się na spawna. Zobaczcie, jak wygląda topka, bo dalej jest ten event razy 5 power. Mam nadzieję, że jeszcze trochę go zostawią, ale wydaje mi się, że jeszcze przez kilka dni będzie, skoro nie ma update'u. Powiem wam, że z tym spawnem to jest masakra. To tak laguje ten spawn. I w ogóle widzę, ktoś nowy jest top 1 powera. Jestem ciekawy, ile zajęłoby mi wbicie w ogóle tego powera, bo ta osoba tutaj chyba nie wbija tego powera na razie, bo rano patrzyłem, to też miała tyle. A więc może w dzisiejszym odcinku się uda jakoś mocniej tą topkę podbić, tylko musiałbym sobie tych gwiazdek wyfarmić więcej. Właśnie, jakiś nowy kod też musi na pewno być, skoro był update z tym jajkiem za 10 milionów, nie wiem, w taki sposób ten kod się może nazywać? O, i dostaliśmy, ale kod zarąbisty. Dostaliśmy 2 boosty X10 Power, to ja jestem ciekawy, ile my tego powera będziemy farmić z tym eventem razy 5, jeszcze z tym boostem razy 10, jeszcze z tymi sekretami najlepszymi. Dobra, ja sobie odpalam te sekrety, to wszystko, nabijam max combo i zobaczymy, ile będę farmić tego powera ze wszystkim. Dobra, zobaczmy w ogóle, ile będę na samym starcie farmić tego powera z tym wszystkim. I na starcie naraz dostajemy 25 milionów. To poczekajcie, nabiję sobie combo, zobaczymy, ile będę farmić, jak nabiję maksymalne combo, jeszcze odpalimy sobie tutaj tego boosta X10 Power. Dobra, i mamy max combo, teraz farmimy naraz 100 milionów power, a więc odpalmy sobie tutaj tego boosta na razy 10 powera i zobaczmy, ile teraz będziemy farmić. I teraz farmimy bilion, no czyli miliard po polsku, i teraz zobaczcie, jak to zasuwa. Dobra, ja sobie odpalę jeszcze drugiego i zobaczymy, ile uda nam się wyfarmić powera w 10 minut z tymi wszystkimi boostami. I w ciągu 10 minut udało nam się wydropić jakieś 150 kudę, a więc naprawdę dużo. Tym bardziej, że ja przez całą swoją gierkę uzbierałem około 200 kudę, coś takiego. W ciągu 10 minut uzbierałem więcej niż przez całą grę. W ogóle wróćmy się na spawn, zobaczyć, jak teraz wygląda topka. O ile pozycji udało mi się podskoczyć w tak krótkim czasie? Z taką ilością, jak ja mam, ile ja mam? 335, będę gdzieś na miejscu, że mówię, którym? No gdzieś tutaj będę, nawet się odświeżyła na 48, a więc nie jest wcale tak dobrze. Powiem wam, że teraz chyba pofarmiłbym trochę te rękawiczki, żeby no po prostu jak najwięcej gwiazdek uzbierać i zostawiłbym na całą noc wbijanie powera z tymi dwoma pięknymi boostami. Znaczy w sumie to potami bardziej. Dobra, więc teraz zakładam mój najlepszy team i muszę pofarmić te gwiazdki trochę, nie wiem, z pół godziny mi to zajmie, pewnie nawet dłużej, zanim wyfarmimy te poty, które chcę. Dobra, i chwilę mi to zajęło, ale mamy 1200 gwiazdek i to powinno nam starczyć na 10 godzin tych potek, z tego co mi się wydaje, jeżeli dobrze to policzyłem. Zaraz w sumie się przekonamy. Dobra, mam 30 tych dodatkowych potek i jeszcze kupmy 30 tych. No i w sumie dobrze to policzyłem, starczy nam na 10 godzin tych potek i jeszcze
odpalę sobie dodatkowo boosty i w takim razie widzimy się za 10 godzin, jak już po prostu te boosty wszystkie się skończą. No i trochę czasu minęło, w sumie ponad 10 godzin i teraz mamy 1QN, ponad 1QN, a więc już naprawdę mega dużo, jeszcze tyle nigdy w tej grze nie miałem. W ogóle teraz naraz możemy sobie zrobić 215 trylionów rebirthów. Wróćmy się w ogóle na spawna, zobaczyć jak się zmieniła topka teraz, gdzie trafiłem w ogóle do tej topki. No i tutaj powiem wam, że z tym powerem i tak naprawdę nieźle lecą. Ja jestem na miejscu 14, a więc no powiedzmy, że w miarę, ale szczerze mówiąc zostawiłbym to na kolejną noc. Zostawiłbym to na kolejną noc, no bo ten film już trochę nagrywam sobie. Dzisiaj wrzuciłem filmik z Rebirth Champions, a więc jutro moglibyśmy właśnie wrzucić z Fightmana ten filmik. Tylko no tak jak mówię, pofarmiłbym jeszcze trochę, no i sorry za te lagi, no nie poradzę nic na to, to jest Fightman, nie moja wina. Ale dobra, zróbmy sobie teraz te rebirthy, bo chciałbym zobaczyć jak się zmienię w topce rebirthów. Gdzie będę w ogóle w tej topce rebirthów? I mam 251 trylionów, a więc powinienem być na miejscu 12, a więc też nieźle. A jeżeli chodzi o energię, to na którym w ogóle miejscu jestem? No z energią powiem wam, że jest słabo. Na 21 jestem, to powiem wam, że nie jest tragicznie, ale dałoby się lepiej. I teraz tak czy siak muszę pofarmić gwiazdki, żebyśmy mieli na kolejną noc farmienia tego powera, a więc szczerze mówiąc mógłbym pofarmić też energię tak naprawdę. Tutaj sobie powiedzmy dwa boosty odpalę, palę jeszcze moje najlepsze pety i pofarmiłbym sobie tą energię. W ogóle teraz zobaczmy ile tej energii dostanę naraz. Przecież teraz w sumie jeszcze się nie przekonamy, bo nie mam powera nabitego, muszę sobie najpierw powera nabić. Dobra, to ja założę moje najlepsze pety, już nawet nie będę tych secretów zakładać, tylko... uj... w sumie to nie mam nawet tej energii. Musimy się tutaj wrócić, muszę sobie te rękawiczki przenieść raz, żeby nabić trochę energii. No i nabiję tyle energii, że będę mógł przenosić 8 najlepszych tamtych rękawiczek i zobaczymy ile wtedy po prostu będę dostawać tej energii. Tutaj w ogóle z tych początkowych dostałem 1,4 SX, a jakby pety mam słabe. Te pety mają mnożnik razy 2 miliony, a moje najlepsze mają mnożnik razy 4,1. No ale nie chcę mi się już ich zakładać, tylko po prostu musimy sobie nabić trochę powera i tyle. Dobra, to widzimy się jak już nabiję powera tyle, żeby mógł sobie przenosić 8 tych najlepszych rękawiczek. Dobra, założyłem mój najlepszy team petów, mamy 9,9 QD, a więc spokojnie nam starczy na 8 rękawiczek, żeby z pełną prędkością je przenosić i zobaczmy ile teraz dostaniemy energii. I teraz naraz dostajemy 1 UD, a więc powiem wam, że mocno możemy nadgonić tą topkę energii teraz. I właśnie tutaj tej skrzynki zapomniałem odebrać, zobaczmy co z tej skrzynki teraz dostaniemy. O, akurat gitara dostaliśmy X10 Power Boosta, więc też na pewno nam się przyda. Ale dobra, teraz pofarmiłbym sobie te rękawiczki tak, żeby wbić 1200 gwiazdek, czyli to mi zajmie około 40 minut. No i zobaczymy ile będę miał tej energii za jakieś 40 minut, jak już to wszystko wyfarmię po prostu, a więc widzimy się za 40 minut. Dobra, chwilę mi to zajęło, ale udało się uzbierać 1100 tych gwiazdek, a więc powinno nam styknąć na jakieś 9 godzin. Myślę, że więcej nie będziemy trenować, bo pewnie i tak mnie po 8 wywali, bo w Fightmanie najczęściej mnie po 7 albo 8 godzinach wywala, po prostu crashuje mi Robloxa. A więc tyle chyba tak czy siak wystarczy. Zobaczmy w ogóle jak teraz wygląda topka energii, bo naprawdę dużo tej energii wbiłem łącznie 471 UD i teraz jestem na miejscu, już mówię, którym na 11. No prawie wbiłem top 10, prawie wbiłem, ale no już mi się nie chce tego dobijać. Kupmy sobie po prostu tych potek trochę i znowu potrenujmy, żeby przynajmniej topkę powera na top 10 wbić. Dobra, i mamy te potki na tyle, więcej ja raczej już nie będę trenować, bo pewnie i tak mi po prostu szybciej wywali tego Robloxa. Tutaj damy sobie na tyle. No i dobra, i widzimy się za kolejne 9 godzin. Mam nadzieję, że będę w top 10 po tych 9 godzinach. No i po 8 godzinach ponownie mamy 832 QD, a więc naprawdę dużo i w ogóle teraz jestem, już wam mówię, na którym miejscu 4. Jestem top 4, tak wysoko jeszcze w tej gierce nie byłem. Szczerze mówiąc mógłbym sobie pewnie wbić top 1 spokojnie, bo jakby tutaj ci ludzie nie wbijają, ale no to nie ma większego sensu. Zróbmy sobie jeszcze rebirthy, żeby zobaczyć gdzie będę w topce rebirthów z taką ilością. 417 trylionów mam, no sorry za te lagi, tak jak mówiłem kilka razy, i z taką ilością będę top 3, a więc myślę, że całkiem nieźle. No i w sumie w tym odcinku to będzie na tyle, a więc do następnego.